Przeglądając internet, różne strony, portale internetowe, nie sposób nie odnieść wrażenia, że Jezus w mediach, w przestrzeni publicznej jest coraz bardziej spychany na margines życia. A promowani są coraz to nowi mesjasze w cudzysłowie, którzy oferują nowe wizje szczęścia, nowe wizje zbawienia. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Te słowa mówi Pan Jezus do Żydów 2000 lat temu. Ale jak nie odnieść wrażenia, że mówi je także dziś do naszego pokolenia? Zresztą jak i do każdego pokolenia w przeciągu tych ostatnich 2000 lat. Można się zapytać, tak jak ludzie w tamtych czasach, za czasów Jezusa, dlaczego tak naprawdę mamy akurat Jemu zaufać? Skąd mamy wiedzieć, że On mówi prawdę, że On jest tym obiecanym Mesjaszem, że On ma słowa życia, On ma słowa prawdy? Jezus mówi, gdybym sam świadczył o sobie, to moje świadectwo nie byłoby prawdziwe. Po drugie, mówi, nawet to świadectwo Jana, chociaż jest świadectwem prawdziwym, gdzie on uznał mnie jako Mesjasza, nie jest jeszcze dowodem na to, że to ja jestem. Jezus mówi, nie zależy mi na świadectwie drugiego człowieka. I to nie może udowodnić nikomu, że moje posłannictwo jest prawdziwe. Jest tylko jeden świadek, który może udowodnić tożsamość Chrystusa. Oczywiście tym świadkiem jest Ojciec. Pan Jezus mówi, moje dzieła, które zlecił, przeznaczył mi mój Ojciec, świadczą o mnie. W innym fragmencie powie, jeśli nie wierzycie we mnie, wierzcie w moje dzieła, wierzcie w to, co ja robię. One przemawiają, to Ojciec potwierdza moją naukę, potwierdza moje posłannictwo, moją tożsamość Syna Bożego znakami. To Ojciec jest gwarantem tego, kim jestem. To Jemu wierzcie. On świadczy o mnie. I tak Ojciec potwierdzał misję Jezusa poprzez Jego cuda, które wykonywał poprzez słowa, które potwierdzał potem znakami, uzdrowieniami, a w sensie ścisłym, najgłębszym, największym, potwierdzenie tożsamości misji Jezusa to jest Jego męka, śmierć i Jego zmartwychwstanie. Nie ma większego znaku, jak już kiedyś mówiliśmy. I Ojciec świadczy o Jezusie również dziś w naszych czasach, 2000 lat po tych wszystkich wydarzeniach. Świadczy w Słowie, które jest głoszone na całym świecie. Świadczy w sakramentach, gdzie uobecniana jest męka, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa, zwłaszcza w Eucharystii, w sakramencie pokuty. Pan Bóg potwierdza naukę Jezusa uzdrowieniami również dziś, uzdrowieniami duszy, uzdrowieniami ciała. To dzieje się również w naszych czasach. Ojciec potwierdza, kim jest Jego Syn. Bardzo przemawiają do mnie takie pewne znaki, które Pan Bóg daje dzisiejszemu człowiekowi, jak na przykład znak obecności Syna Bożego w Eucharystii, chociażby cud eucharystyczny w Sokółce, czy w Legnicy u nas, Lanciano we Włoszech. Niesamowite znaki. Ludzie patrzą, jakby nie potrafią tego przyjąć. Relikwie męki pańskiej, najprawdopodobniej prawdziwe, całun tak zwany turyński, albo Justas Oviedo, Justas Manopello, tak zwane dzieła czy obrazy Acheiropoietos, czyli nieuczynione ręką ludzką. Naukowcy głowią się, nie są w stanie wyjaśnić w sposób naukowy, w jaki sposób te materiały powstały. Odpowiadają one właściwie w 100% opisom ewangelicznym, męce Chrystusa, tego co On przeżył. Niesamowite znaki Bożej obecności. Ciężko jest pojąć, jak człowiek może na to patrzeć, a jednocześnie odrzucić Boga, odrzucić Jezusa, o którym Ojciec tak bardzo świadczy. Bardzo mnie poruszyła taka wystawa o męce Pana Jezusa, która była kiedyś w Częstochowie i w ogóle w różnych miejscach w Polsce, a którą można też zobaczyć w jaki sposób prelekcje z tej wystawy, nawet w YouTubie. Link zostawię w opisie. Bóg daje znaki. Bóg daje mnóstwo znaków. To są tylko jedne z. I tak jak w tamtym czasie, mimo tego świadectwa Ojca, ludzie odrzucili Jezusa, tak i dziś Ojciec świadczy, a ludzie i tak Go odrzucają. Niesamowite zamknięcie człowieka. Niezwykłe zamknięcie jego serca na Boga,
również w naszych czasach. Jaki jest ratunek i czy w ogóle jest? W pierwszym czytaniu słyszymy o tym, jak Mojżesz wstawia się za ludem u Pana Boga, żeby go nie zgładził. Izraelici tworzą sobie cielca na pustyni, odchodzą od Pana Boga i Pan Bóg postanawia, że ich wygładzi, a Mojżesza potem wywyższy. A Mojżesz mówi: Panie, nie rób tego, żeby potem nie kpili z nas, że nasz Bóg wyprowadził nas z Egiptu, żeby nas potem zgładzić na pustyni. I Pan Bóg posłuchał tej modlitwy wstawienniczej Mojżesza. Dziś chyba jedynym ratunkiem, jaki może nas spotkać, to jest ratunek w nowym Mojżeszu. Modlitwa wstawiennicza nowego Mojżesza, Jezusa Chrystusa. Powołanie się na Jego śmierć, na Jego mękę. Zobaczmy, czy nie o tym właśnie mówi Jezus do Faustyny. Co jest takim motywem, który przebłaga Ojca, jedynym motywem? Co mówimy w koronce? Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. To jest jedyny motyw, jedyny ratunek dla współczesnego świata, który może go po prostu ocalić. Nowy Mojżesz. Modlitwa wstawiennicza Mojżesza, w którą my również się włączamy, na tyle, na ile potrafimy. Bracia i siostry, sytuacja nie jest więc przegrana, ale my, którzy przyjęliśmy to Boże objawienie, módlmy się. Módlmy się za nasz naród, módlmy się za cały świat, za cały Kościół, aby przyjął objawienie Syna Bożego, bo nie mamy innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.